Będziemy kontynuować naszą drugą serię, Szkołę Chrystusa. A nasza druga lekcja w tej serii to Duch Prawdy. Najpierw przeczytamy Jana 8, 31 do 36. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A teraz przejdźmy do Jana 8, 44 do 45. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Przejdźmy teraz do Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I również przeczytamy Jana 14:17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. A teraz spójrzmy na 15 rozdział Jana, wiersz 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. A teraz przeczytamy z pierwszego rozdziału Rzymian, wiersze 18 i 25. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. A teraz z listu do Efezjan przeczytamy z 4 rozdziału wiersze 21 i 24. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I również objawienie 3:7. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. I także przeczytamy z objawienia 3:14. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Widzieliśmy, że pierwszą wielką pracą Ducha Świętego jest przedstawienie Chrystusa w naszych sercach, to co Duch Święty czyni w nas. Tym Bóg jest najbardziej zainteresowany. Następnie Duch Święty uświadamia nam Boży cel, w powiązaniu z wewnętrznym objawieniem Jezusa Chrystusa. Mając na myśli, byśmy byli upodobnieni do obrazu Syna Bożego. Bóg mówi w Mateusza 3:17. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Przez to objawienie Bóg ustanowił pewien standard postępowania z nami. Jego celem jest doprowadzenie nas do podobieństwa z tym obrazem. Nie chodzi o to, że wy czy ja spowodujemy, że tak będzie,
ale o to, byśmy chcieli tego na tyle mocno, że pozwolimy Duchowi Świętemu tego dokonać. Siły, które powodują, że tak się stanie, działają z łaski Bożej przez Ducha Świętego. To nie jest coś, co my z własnej woli możemy zapoczątkować, gdyż to On zrodził nas z własnej swojej woli. W nas nie ma nic, co by mogło to wytworzyć. Bóg nie miał w stosunku do nas żadnych zobowiązań, ale z własnej woli On zapoczątkował dzieło odkupienia. On jest Bogiem odkupicielem, Bogiem odnowicielem. On zna swoje myśli o nas, a są to myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. Bardzo ważne jest, byście to wiedzieli, ponieważ Boża ścieżka może poprowadzić was na spotkanie pustyni w waszym życiu. I będziecie myśleć, że chyba idziecie w odwrotnym kierunku od tego, jaki wam Bóg obiecał. Kiedy naród izraelski opuścił Egipt, wiedzieli, że idą do Kanaanu. Po 6 tygodniach od wyjścia z Egiptu byli dalej od swojego celu niż w dniu wyjścia. Szli na południe, gdyż w tym kierunku przesuwał się obłok. Tam była manna i tam oni mieli być. Nie miało znaczenia, jak to wyglądało. Liczyło się jedynie to, że podążali za Bogiem, że szli za obłokiem. Bóg przez swoje słowo mówi do was i do mnie. A Słowo Boże jest tym Bożym obłokiem. Zasada jest prosta. Jeżeli obłok idzie, idziesz i ty. Jeżeli obłok nie idzie, siedzisz na miejscu. Jeżeli twoje myśli podpowiadają, że obłok powinien się ruszać, a się nie rusza, to znaczy, że twoje myśli są niewłaściwe. Bóg nie prosi nas o poradę. Czasami obłok rusza w nocy, a czasami rano. Nie ograniczaj Boga do pewnych sposobów, jakimi ma działać. Bóg będzie ruszał wtedy, kiedy będzie chciał. Jest to sprawa rozpoznania tego, co On czyni i pozwolenia, by to się działo w naszym życiu. Chodzi o uświadomienie sobie, że Duch Prawdy przyszedł, by wprowadzać nas we wszelką prawdę, a tą prawdą jest Chrystus. Bożym celem dla nas jest upodobnienie nas do obrazu Chrystusa. Duch Święty działa, by doprowadzić nas do miejsca, gdzie uświadomimy sobie, że niemożliwe jest to bez Bożego cudu i że my sami z siebie nigdy nie potrafimy być takimi jak Chrystus. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Poznanie prawdy jest więc poznaniem Syna Bożego. Wolność przez prawdę to wolność przez poznanie Jezusa Chrystusa. Prawda to nie coś, prawda to osoba. Tym właśnie zajmuje się szkoła Chrystusa, opieraniem się na Chrystusie i jako prawdzie. Bardzo ważne jest, byśmy mieli właściwy fundament. A podstawowym składnikiem tego fundamentu jest prawda. Ten fundament jest odpowiedzialny za nasze życie wieczne i nasze przeznaczenie. Ale jeszcze bardziej ten fundament jest odpowiedzialny za potwierdzenie autentyczności samego Boga. Konsekwencje tego są bardzo wielkie. Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek wątpliwości co do naszej pozycji. Duch Święty został posłany jako Duch Prawdy, by wprowadzić nas we wszelką prawdę. Duch Święty będzie działał we wszystkich uczniach Szkoły Chrystusa, by odcinać wszystko, co nie jest prawdą. Szczególnie odnoszę się tu do miejsca z Ewangelii Mateusza 3:17. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. W Hebrajczyków 12:25-28 Bóg mówi, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba.
Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. I te słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Nasz kierunek wyznacza Bóg. Naszym celem jest sprawić radość w sercu Bożemu. W księdze Nehemiasza widzimy, że to było celem Nehemiasza. Dlatego żył tak, by przynosić radość w sercu Bożemu. Bóg pozwoli mu poznać radość, jaką Pan miał z powodu decyzji, jakie Nehemiasz podejmował. Nehemiasz natomiast mówi nam, że radość Pana jest jego siłą. Wolą Pana jest, byśmy żyli tak, by przynosić radość Bogu. Jeżeli jesteśmy tak zajęci rzeczami tego świata, że duchowo jesteśmy nieświadomi istnienia Boga, a jeszcze bardziej, że nasze decyzje w życiu mogą sprawić Mu radość, nie mamy wtedy źródła siły, za wyjątkiem pewnej sztucznej radości, do której sami siebie przekonujemy. Taka radość jest zawsze krótkotrwała i prowadzi do frustracji. Tak więc praca ducha prowadzi nas do odcinania wszystkiego, co nie jest z Chrystusa. Skąd bierze się to życie, które jest przyjemne Bogu? Ono pochodzi ze słuchania i przyjmowania tego, co On nam mówi. Słowo mówi: patrzcie, byście nie gardzili. Myślimy, że zrobiliśmy wszystko, akceptując pozycję odpowiedzialności, którą Bóg włożył na swój Kościół. Mamy Ducha Świętego, mamy moc Bożą w nas i myślimy, że to oznacza, że przełączamy się na neutralność i możemy odciąć nasze głowy, by więcej nie myśleć. Mówimy, że cokolwiek Bóg chce czynić, to i tak uczyni. Ale to tak nie działa. Jestem odpowiedzialny, by słuchać głosu Bożego. Jestem odpowiedzialny, by słuchać tego, co Bóg mówi do mnie. Jestem odpowiedzialny za to, by traktować Boga jako tego, który jest godny, by Go słuchać i by Go szukać. On jest skarbem. Jeżeli Go nie szukam, nie znajdę Go. On nie będzie się nam narzucał, ale jest On Bogiem, który nagradza tych, którzy Go szukają. Jestem odpowiedzialny za to, by trzymać się blisko Boga. Jestem odpowiedzialny za to, jak kieruję moim postępowaniem na podstawie tego, co Bóg objawia mi w swoim Słowie. Patrzcie, byście nie gardzili. Co On powiedział? On mówi: to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Teraz chcę wam przekazać ostrzeżenie. Wiem, co Bóg mówi do Kościoła Jezusa Chrystusa. Wierzę, że Bóg będzie poprzez Kościół manifestował swoją moc na planecie Ziemi przed pochwyceniem w niepowtarzalny sposób. Ja nie mówię, co będzie przed pochwyceniem, ale mówię, że moje serce wierzy, iż Bóg poprzez swoje narzędzie, zwane Kościołem, objawi siebie samego. Wierzę, że Bóg pokaże tej ziemi, że Jezus jest Panem. Nie będzie tego czynił za pomocą sztuczek lub jakiejś nowej doktryny, ani też siłą moralnej większości. On będzie to czynił poprzez świętych Bożych, którzy chodzą w świętości i czystości, którzy są świątynią Bożą dla Ducha Świętego i panowania Jezusa Chrystusa. On przyszedł, by być Panem. On nie przyszedł, by być kolegą. On nie przyszedł, by spełniać wszystkie nasze życzenia.
On przyszedł jako suwerenny, mądry i wszystko wiedzący Pan. On przychodzi w mocy z planem odkupienia, który Bóg obmyślił przed założeniem świata. W moim życiu nie ma nic, co byłoby choćby bliskie uczynienia mnie godnym, by zmienić ten plan. Ja mam być poddany Bogu każdego dnia. Mam poddawać się w pokucie i rozwijać postawę tego poddania. Mam chodzić w przebaczeniu i w wierze. Nie wystarczy, by przebaczyć komuś, kto mi zawinił. Muszę wstawać z miejsca mojej modlitwy i zaczynać dzień z gotowym postanowieniem, że jeżeli ktoś mnie obrazi, już ma moje przebaczenie. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem chodzić z myślami Chrystusowymi. W taki właśnie sposób Bóg nas prowadzi. Potrzebą jest, by mieć prawdziwy fundament. By to mieć, wy i ja musimy poddać się wiernie kierownictwu Ducha Świętego. I musimy być wierni. Musimy dojść do miejsca, gdzie będziemy doskonale dostrojeni przed Bogiem, gdzie będziemy reagować na Ducha Świętego. Odmawiać Duchowi Świętemu takiej możliwości, to znaleźć się na fałszywej pozycji. Jesteśmy mężczyznami, kobietami bez alternatywy. W tym względzie nie mamy opcji wyboru. Ja jestem gliną, a On, Bóg, jest garncarzem. Glina nie może powiedzieć garncarzowi, dlaczego mnie takim zrobiłeś. Dlatego Paweł mówi, nie porównujcie się jedni z drugimi, bo to niemądre. Duch Święty w człowieku wierzącym wywyższa i przedstawia Chrystusa niewierzącemu światu przez czyny wierzącego. Doceniam was za to, że płacicie dziesięcinę. Doceniam was za wszystko w waszym życiu, za co bierzecie odpowiedzialność. Jeżeli jednak w jakiejś dziedzinie byliście uparci wbrew Bogu, wzywam was, byście zniszczyli to bałwochwalstwo, by Bóg był Bogiem w waszym życiu. Wy jesteście powodem, dla którego Bóg dokonał tego, czego dokonał. Nie okradajcie Go z radości wylewania na was błogosławieństwa, którego nie będziecie mogli nawet pomieścić. Upór nie może mieć miejsca w Kościele. Jezus nauczył się posłuszeństwa poprzez to, co wycierpiał. Uważam, że ja powinienem robić to samo. Drugie ostrzeżenie, które mam dla was, jest zapisane w 1 Tymoteusza 4:1. To zebrało swoje żniwo w kręgach zielonoświątkowych. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Czy mormonizm jest nauką szatańską? A co ze świadkami Jehowy? Czy to nauka szatańska? Tego rodzaju nauki diabelskie nie stanowią zagrożenia dla kręgów zielonoświątkowych. Są bardzo łatwe do zidentyfikowania. Mamy jednak zielonoświątkowców, włącznie z tradycyjnymi zielonoświątkowcami, którzy ulegają naukom diabelskim. Takie doktryny diabelskie pochodzą od ludzi, którzy mówią, tak mówi Pan. Doktryny diabelskie przychodzą przez tak zwane chrześcijańskie rozgłośnie radiowe i chrześcijańskie stacje telewizyjne. Doktryny diabelskie przychodzą od ludzi, których świat uznaje za wielkich mężów Bożych. Co to jest doktryna diabelska? Jak poznać, czy nauka, której słucham, jest doktryną diabelską? Większość nauk diabelskich pochodzi z ust fałszywych proroków, którzy wyrywają coś z kontekstu konkretnych rozdziałów i wersetów biblijnych. Nauki diabelskie to takie, które wywyższają ciało, nie zważając na świętość Boga. Nauka diabelska to każda nauka i wszystko, co mąż Boży może powiedzieć, że pochodzi od Pana, co tym samym wywyższa ciało, a rezultat tego nie prowadzi do świętości, miłości, poświęcenia, ofiary i większej miłości do świętego Boga. Nauka diabelska prowadzi mnie
do działań opartych na mojej własnej woli. Bożym celem w Tobie jest upodobnienie Cię do obrazu Chrystusa. By tego dokonać, On skonfrontuje Cię ze świeckością Twojego serca. Będziesz skonfrontowany z bałwochwalstwem, pożądliwością, samowolą, która bierze swoje wzorce z otoczenia. Będziesz skonfrontowany z samowolą, która jest pod wpływem tego, co widzisz w telewizji, co czytasz w czasopismach, gazetach i co słyszysz od tak zwanych wzorców społeczeństwa. Ta samowola wywyższa się ponad Boga. Z tym będziesz musiał się rozprawić. Takie słowa czytamy w 2 Tesaloniczan 2:1-4. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas spisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Ten człowiek niegodziwości nie jest tym samym, który jest opisany w wierszu 8. Człowiek niegodziwości w wierszu 3 jest napisany małymi literami. Tego człowieka niegodziwości Bóg objawi Tobie i mnie, tego, który wynosi się ponad Boga, który chce Chrystusa zrzucić z tronu, a siebie posadzić na tronie w moim sercu i który bez względu na objawienie, jakie mam o Bogu, będzie chciał zdominować moje życie i ostatecznie sprawić, abym zasmucił serce Boże. Na czym polega to ostrzeżenie? Jest to ostrzeżenie przed uporem. Na koniec, jest to ostrzeżenie przed bałwochwalstwem, które jest wprowadzane przez nauki diabelskie, które wywyższają ciało. Kierujemy ku nim nasze uczucia i ciężko nam pokłonić się w poddaniu i uniżeniu przed objawioną wolą Bożą. Podstawą takiego działania jest kłamstwo. Wszystko poza Chrystusem jest kłamstwem. Cokolwiek jest w nas, a nie pochodzi z Chrystusa, jest kłamstwem. Człowiek próbuje zbudować świat na fałszywym fundamencie. Na to w Kościele nie ma pozwolenia. Królestwo Boże budowane jest na Jezusie Chrystusie, który jest prawdą. Wpływają na nas fałszywe rozważania, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą. Szczególnie jesteśmy pod wpływem tych, którzy są z naszych kręgów religijnych. Pod wpływem ludzi z naszej tradycji, wraz z ich fałszywymi wyobrażeniami. Jedną z rzeczy, którą znajdziemy w sobie, kiedy Duch Święty będzie w nas działał, jest to, że z natury w naszym umyśle nie ma prawdy. Z natury nie ma w nas prawdy. Rozważmy tę myśl. Żyjemy prawdą, ale w nas z natury tej prawdy nie ma. W konsekwencji tego odkrywamy, że jedyną radą dla wyzwolenia i emancypacji jest nie to, czym ja jestem, ale kim jest Jezus. Co to jest prawda? Jest to coś, co jest przeciwne szatanowi, który jest kłamcą. Takie słowa czytamy w 2 Tesaloniczan 2:5-8. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. Prawda zatem jest tym, co uwalnia nas od fałszywego ja, którym jesteśmy. Człowiek nie jest prawy w żadnej części swej istoty.
Jedynie Chrystus jest prawdą, a wy i ja musimy nauczyć się, jak mieszkać w Chrystusie. Dopóki tego się nie nauczymy, Duch Święty nie może wykonać w nas dzieła upodobnienia nas do Chrystusa. Jeżeli chcemy żyć na fałszywym własnym fundamencie, to Duch Święty opuści nas. Jeżeli chcemy żyć przez wiarę w Chrystusa, Duch Święty może Chrystusa uczynić czymś dobrym w nas. Szatan zawsze próbuje dotrzeć do ducha przez ciało i duszę, by zdobyć twierdzę ducha i podbić ją w niewolę. Możemy pozostać wewnętrznie wolni, chociaż zewnętrznie czujemy się bardzo źle. To jest wolność przez prawdę. Jezus jest prawdą. Prawda to nie rzecz, ani twierdzenie, ale prawda to osoba. Trwaj w Chrystusie. Tam jest odpocznienie, pokój i wyzwolenie. Wielu ludzi myśli, że życie duchowe to sprawa jakichś rzeczy. To całkowicie sprawa osoby Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty nigdy nie zbawi za pomocą tego czegoś. On zawsze poprowadzi nas do osoby i uczyni Chrystusa podstawą naszego życia. Zadaniem Ducha Świętego jest upodobnić nas do Chrystusa. Bóg jest całkowicie zadowolony z Jezusa. Dlatego On upodobni nas do Jezusa Chrystusa. Bóg zwraca uwagę na bałwochwalstwo w naszych sercach i życiu. Bałwochwalstwo znaczy wszystko, co nie jest Chrystusem, co nie jest z Chrystusa. Jeżeli jest we mnie coś, co stawiam ponad Chrystusa, Bóg to ujawni. Nie możemy robić żadnych układów z Bogiem. Bóg nie będzie współpracował z naszą dumną cielesnością. Jan powiedział, On musi rosnąć, ja stawać się mniejszy. Jan 3,30. Bóg będzie pracował dotąd, aż Chrystus będzie ukształtowany w was. Ciało walczy przeciw temu, bo nie chce mieć z tym do czynienia. Ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, byśmy nie czynili tego, co chcemy. Dlatego trzeba nam przyjść do Chrystusa całym sercem. Chodź od świtu, od początku Twojego przeżycia z Bogiem, aż pełne światło wzejdzie w Twoim sercu. Jeżeli pójdziesz w odwrotnym kierunku, niż chce Bóg, On spowoduje, że zrobisz pełne okrążenie, aż znajdziesz się z powrotem na właściwej drodze. Nie możesz pozostać w początkach Twojego przeżycia. Jesteśmy ludźmi wiary. Sprawiedliwi żyją z wiary. W początkach naszego poznawania Boga, On objawi nam pożądliwość naszych serc. Bóg nie będzie robił wyjątków dla Ciebie, aż dojdziesz do realności krzyża Jezusa Chrystusa i uznasz, że ciało jest martwe. Bóg będzie konfrontował Cię z Twoim ja, aż to się stanie. Bóg będzie się rozprawiał z pożądliwością Twojego serca. Nawet gdyby miał Cię doprowadzić do bankructwa, Twoja reputacja nie będzie miała znaczenia. Bóg jest jedynie zainteresowany tym, by Chrystus był ukształtowany w Tobie, byś mógł być godny Pana i Jemu się podobać. Bóg honoruje tych, którzy chcą się Jemu podobać i chodzić z Nim. W Kolosan 1, od 10 do 25 czytamy. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. To właśnie dzieje się w twoim życiu dzisiaj. Jeżeli nazywasz się od imienia Chrystusa, jeżeli trwasz w wierze, wolą Bożą jest, by stawić się doskonałym w Chrystusie. W wierszach 23-25 czytaliśmy, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga. To jest wola Boża dla twojego życia.